Kolejny subiektywny przegląd prasy. Piotr Struczyk, Sebastian Ignaciuk. Zaczynamy od tematu, który był wałkowany już od ładnych paru tygodni. Chodzi oczywiście o przekroczenie prędkości przez jednego z łukowskich urzędników, jak to było napisane w jednym z łukowskich portali. Jak wszyscy wiemy, nie będę tego przypominał, burmistrz odwołał się od decyzji lubartowskich policjantów, jednak sąd nie podzielił jego stanowiska i uznał, że burmistrz wykroczenie popełnił. I tutaj redaktor Tygodnika Siedleckiego Piotr Giczela chciał się dowiedzieć, jakimi dowodami dysponuje Dariusz Szóstek, który twierdził, że policjanci kłamią. I tutaj poszła dość taka mocna riposta. Do plotek i insynuacji nie mam zamiaru się odnosić. Napiszcie sobie jak zwykle to, co zechcecie, bo przecież prawda i fakty są dla was najmniej istotne. Stwierdził, już mnie osądziliście, a wasza pisanina i paplanina nie ma nic wspólnego z rzetelnym dziennikarstwem. Tutaj Piotr Giczela pozwolił sobie na krótki komentarz. Ja całego komentarza nie przeczytam, zachęcę do artykułu, że kultura osobista obowiązuje zawsze, szczególnie na eksponowanym stanowisku. Jest mądre polskie porzekadło, dłużej klasztora niźli przyora, warto o nim pamiętać. Generalnie w artykule jest opisana cała sprawa i to w stopniu wyczerpującym, bardzo rzetelnym, obiektywnie rzecz ujmując, tak więc myślę, że sprawa jest już chyba w jakimś tam stopniu, nie wiem, zamknięta? Nie wiem, czy muszę powiedzieć, że zamknięta, no ale pytanie, komu można wierzyć, czy zawodowemu politykowi, czy policjantom, którzy po prostu wykonywali swoje obowiązki. Tutaj też trudno to określić. No, mnie się wydaje, że jeżeli policja twierdzi, że to był jedyny pojazd na drodze, a poszkodowany próbuje się bronić, twierdząc, że tych samochodów było więcej i tak dalej. To jest jeden z wątków tej sprawy. No, ale to ja osobiście mam wątpliwości. Mamy tam jakąś prywatną opinię na ten temat, ale po co ten temat rozwijać? Dokładnie. Można poczytać w Tygodniku Siedleckim. Dokładnie tak. A ja mam dwa artykuły o pasjach, można powiedzieć. Pierwszy artykuł. Licealista buduje rakiety do badań atmosfery. I teraz temat o tyle mnie urzekł, że jest to właśnie młody człowiek, który zajmuje się w gruncie rzeczy czymś poważnym, no bo budowanie rakiet to nie jest zabawa klockami Lego. Nawet troszeczkę się dziwię, że rodzice mu na to pozwalają, no, ale nie wiedzą. Z drugiej, no myślę, że już dzisiaj wiedzą, skoro jest zdjęcie chłopaka w gazecie na całej stronie. To znaczy mówię, z jednej strony dziwię się, ponieważ jest to zajęcie, które jest jednak niebezpieczne. Z drugiej strony, no chłopak ma pasję i szkoda by było tę pasję w nim zabić. Więc chłopak buduje rakiety. Są to rakiety, które rzeczywiście latają i to dosyć wysoko, na 1,5 kilometra, nawet to jest zdaje się... Bo trzeba z tym gościem porozmawiać. Tutaj można z nim zrobić rzeczywiście materiał, ale artykuł jest bardzo interesujący. Pokazuje właśnie pasję młodego człowieka, który postanowił nie tylko bawić się tymi rakietami, ale także przeprowadzać eksperymenty naukowe do tego stopnia, że poważne organizacje zaczynają się tym chłopakiem interesować. Więc można by powiedzieć, że rośnie nam mały, nowy, świeży, lokalny Werner von Braun, chociaż co do tego człowieka mam pewne zastrzeżenia, ale tak się zaczynają wielkie, wielkie pasje, wielkie dzieła, wielkie odkrycia. Nawet był kiedyś jest amerykański film właśnie opowiadający o takim młodym człowieku, który żył gdzieś tam w latach, nie wiem, 60. czy 70., który też budował takie rakiety i właśnie też miał osobiście możliwość poznania Wernera von Brauna. Też ciekawa historia, no ale artykuł nie mówi o filmie, artykuł mówi właśnie o chłopaku, który żyje wśród nas i który też ma taką pasję. Poczytajcie, każdy będzie mógł zrobić rakietę i wystrzelić kogoś na przykład, gdzieś tam się nie spodoba. Dokładnie, jeżeli chłopak pójdzie dalej tą drogą, to na pewno osiągnie coś, z czego wszyscy będziemy później dumni. W Tygodniku Siedleckim jest taka rubryka, moim zdaniem, czyli sonda. My mamy uliczny rentgen, a tutaj redaktorzy Tygodnika pytają o różne tematy. I w tym tygodniu jest fajny temacik. O co zapytali? Czy powinno się zwiększyć limit dopuszczalnych promili u kierowców 0,2 na 0,5? Między innymi wypowiada się jeden z restauratorów. Jestem za, dużo jeżdżę po świecie i w Polsce brakuje mi tego europejskiego luzu. Marek Fodowski, komendant policji z Siedlec, uważa, że pomysł jest chybiony, zbyt ryzykowny. Alkohol nawet w niewielkiej ilości osłabia wszelką percepcję. Podobną opinię chyba ma
dyrektor PUP-u w Siedlcach, która twierdzi, że alkohol działa bardzo różnie na szczególne osoby. No i w tym tonie raczej są wypowiedzi. Temat, kurczę, bardzo ciekawy. Płyny na pewno trzeba uzupełniać, szczególnie teraz jak jest lato, ale czy uzupełniać z procentami? To znaczy, wydaje mi się, że w Polsce nie można tak Polski do końca porównywać do innych krajów europejskich, szczególnie Europy Zachodniej. Inna kultura. Jest inna kultura. Wydaje mi się, że częściej chyba sięgamy po mocne trunki, nie tak jak Francuzi, kieliszek wina i tak dalej. Ja mam swoją też opinię na ten temat. Mieszkałem troszeczkę we Francji i można powiedzieć, że wypicie małego kieliszka do obiadu, wiedząc, że nie poniesie się konsekwencji po poprowadzeniu samochodu w razie zatrzymania przez policję, jest jakimś takim kamieniem serca, że tak powiem, ale i tak uważam, że w ogóle nie powinno się spożywać alkoholu siadając za kierownicę. Więc czy zwiększenie tego limitu coś zmieni? No, najlepiej, żeby ludzie w ogóle nie pili. A jeżeli ktoś stwierdzi... Nie bądź takim chytry. Nie bądź taki chytry. Chytry? Da się ludziom napić. A ja im nie bronię, ale nie w trakcie prowadzenia, bo kierownicę trzeba trzymać się obiema rękami. No tak. No. Chyba, że się ma kierowcę. A, no jak się ma kierowcę, to wiadomo. To można sobie wtedy drinkować. Nie wiem, mi się wydaje, że gdybyśmy podnieśli ten limit do 0,5, to z pewnością trafiłyby się osoby, które stwierdziłyby, a skoro można 0,5, to można 0,6. A, nic się nie stanie. Ja jestem mimo wszystko przeciwny. Jak wspomniałem wcześniej, miałem przygotowane dwa artykuły o pasjach, czyli jeden to był chłopak, o którym już opowiedziałem, a drugi to jest pasja zawodu, pasja bycia lekarzem. Mianowicie mamy tutaj artykuł o lekarzu, który dyżurował ciągle przez 7 dób. O kurde. No, 168 godzin, czyli 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dlatego tak troszeczkę żartobliwie powiedziałem, że to pasja, no bo jak można pracować tyle godzin... No na jakimś dopalaczu. Nie będąc pasjonatem, chyba po jakimś dopalaczu. Ale to pewnie nie z Łukowa, bo w Łukowie nie ma dopalaczu. To jest z Białej Podlaskiej. To jest z Białej Podlaskiej. Zdarzenie, więc w tamtejszym właśnie szpitalu jest kilku takich magików, którzy potrafią właśnie pracować tyle godzin. W trzech miejscach na raz. No to jest po prostu niesamowite, jak w ogóle lekarz może się godzić na coś takiego, chociaż równocześnie zdajemy sobie sprawę, że dyżur lekarza to nie jest zasuwanie non-stop. Na pewno lekarz ma czas, żeby się przespać, wypić herbatkę, zjeść i tak dalej. Niemniej, no jest na nogach, musi być cały czas do dyspozycji. Nie wiem. Potem strach pomyśleć, gdy człowiek pojedzie do szpitala i staje nad nim taki lekarz z podkrążonymi oczami, który nie wiadomo, czy w ogóle rozróżnia płeć pacjenta, no jest tak zmęczony. Zamiast wątroby nerkać na przykład. Tak, no. Że to jeszcze pół biedy, gorzej jak odwrotnie. No zdarzały się takie przypadki. No też można sobie przeczytać artykuł, w którym jest przytoczonych kilka różnych to przypadków. To pewnie jest jakiś raport NIK-u, domyślam się. Tak, były kontrole i tak dalej, więc tutaj też nie będę opowiadał szczegółów. Warto sobie do tego artykułu zajrzeć i zastanowić się, czy człowiek chciałby być leczony przez takiego lekarza, który pewnie jest fachowcem, no ale zmęczenie no, robi swoje, no nie bądźmy, nie ma cudów. No. Do zobaczenia za tydzień. Do widzenia.